Witam Was tutaj, cześć, Tom Zosz. I, co tu dużo mówić, pojawiła się nowa aktualizacja do Cities Skylines z PlayStation 4. Aktualizacja 10.1. Jest to bardzo dobra aktualizacja, która w końcu poprawiła kolosalne błędy dla Cities Skylines, które w nowej komunikacji robiły taką dużą dziurę. No ale mniejsza z tym. Tak czy siak zostały, to jest aktualizacja tylko i wyłącznie usprawnień, nic nowego nie wnosi. Żadnych nowych funkcji, tylko i wyłącznie poprawa błędów, czyli jak widać w Cities się też ma błędy, które poprawiają. No, mniejsza z tym, jak widzicie to jest nasze miasto, w którym sobie patrzyliśmy na cały Sunset Harbor i też co do niego jest ta poprawka. Przejdźmy sobie w tryb Mewa. Nie wiem czy pamiętacie, jak sobie zerkniemy na jakiegoś trolejbusa, to nasze trolejbusy, o jest, proszę bardzo, nasze trolejbusy kiedy się pojawiły, zobaczcie czy coś widzicie, jakąś różnicę względem tego jak wcześniej wyglądał. Zobaczcie sobie na niego. Kiedyś to trolejbusy City Skylines, czyli właściwie do tej aktualizacji na PS4, były marzeniem Tesli, a mianowicie były indukcyjne. Łączyły się z kablem za pomocą przestrzeni, po prostu były łączone w sposób zupełnie nam jeszcze nieznany. Teraz zostały znormalizowane i jak widzicie mają, już posiadają pantografy. Ja sądzę, że mimo wszystko to jest zamiana na plus. No bo dzięki czemu, jak sobie teraz patrzymy na ten, to po prostu pięknie to wygląda, jak się łączą i cały czas są połączone z tym kablem, co jest naprawdę, bym powiedział, coś, czymś naprawdę ciekawym, czego w Cities Skylines nam brakowało, takich tych rzeczy. I teraz to trolejbus ma większy sens. Drugą ważną zmianą, to głównie są zmiany do Sunsetu. To jest w naszym wielkim lotnisku, nie wiem czy ktoś z Was pamięta, tak samo dla lotniska, jak i dla wszystkich podwójnych stacji metra. Jeżeli stawiało się stację metra, to on sam wymuszał na którym peronie, czy na górze, czy na dole się chciało ustawiać stację, w sensie w danym kierunku. I nie dało się wymienić. Teraz jak widzicie spokojnie mogę sobie puścić z jednego, czy na drugim i to dla niego nie jest żadnym problemem. Tak samo jest na stacjach tego typu dla autobusów, o proszę bardzo, jest tu i spokojnie mogę sobie przerzucać pomiędzy dwoma poziomami. Także to zostało naprawione. I z większych błędów, które zostały naprawione w Cities Skylines, to jest to. A, dobra, zapomniałbym, bo był najważniejszy. Jeden z ważniejszych. Fishing Industry, czyli nasz przemysł rybny. Proszę bardzo, tutaj sobie postawiłem taki jeden. I ponieważ w Sunset możemy sobie puszczać nasze połowy rybne poza granicę miasta, to możemy dostawać ich właśnie z połowów poza granicami miasta. Ale, no, jak to w Cities Skylines, nie dało się tego wyburzać. Teraz, jak widzicie, mogę spokojnie wyburzyć wszystko i tak samo narzędzie do wyburzenia zostało naprawione, że spokojnie możemy sobie, znaczy teraz zróbmy linię prostą i wyburzmy ją po kawałku. Tak, czasami nie chcę łapać, bo jest to właśnie pod różnymi dziwnymi kątami, jednak w tym sposobie jest całkiem nieźle. Cały czas nie możemy wyjść poza granicę pod lądem, co jest bardzo smutne, bo byśmy mogli dobić piękne widoki z daleko naszego miasta. No ale no, niestety to jeszcze nie zostało dodane. Prawdopodobnie kiedyś to zdobę, bo to akurat by bardzo pomogło właśnie przy tych połowach rybnych dalekich od miasta. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek, taki informacyjny. Jeżeli chcecie więcej takich informacji, jak najszybciej się dowiedzieć, kliknijcie, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Oczywiście aktualizacja 10.1 jest dostępna dla wszystkich za darmo. No i co dużo mówić, do zobaczenia już w kolejnych materiałach na moim kanale. A reszta błędów to takie małe pyt, które każdy może sobie zobaczyć w historii aktualizacji jak chce, ale nic tam już bardziej ciekawego nie ma. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!